Siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, drodzy przyjaciele. Tak wiele się działo już dzisiaj na nabożeństwie, ale nie mogę Wam darować słowa, Bo słowa Bożego. Musicie jeszcze troszeczkę wytrzymać, abyśmy pokrzepili się Słowem Pańskim. Ilu z nas było zaproszonych na wesele? Jakiekolwiek wesele w przeszłości, no chyba wszyscy, prawda? A jak się jest zaproszonym na wesele, to co trzeba zrobić? Co trzeba wziąć ze sobą? Prezenty. No, odpowiedni strój. Tak. Często się zastanawiamy, no jaki prezent kupić nowożeńcom? Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy przestudiowali pewną historię, która... Właśnie mówi o zaproszeniu na wesele. Ale jest jedna rzecz niezwykła w tej historii: że prezent, który przynosimy na, na to wesele, jest dany ze strony zapraszającego na wesele. Otwórzcie ze mną teraz Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, i będę czytał od wiersza pierwszego. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli: jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli ich i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli. Na drogi sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę. Weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on, on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Co za historia! Co za wesele! Ta przypowieść, którą teraz troszeczkę przestudiujemy, ma ogromne znaczenie w czasach ostatecznych, w czasach przed powrotem Jezusa Chrystusa. Ale to za chwilę. Popatrzmy na pierwszy wiersz, to co było tutaj napisane, właściwie drugi wiersz. Że król, pewien król chce sprawić wesele swemu synowi. Królem w tej, tej, w tej przypowieści kto jest? Bóg Ojciec, tak? A syn w tej przypowieści to jest Jezus Chrystus. A my zostaliśmy zaproszeni na wesele, na weselną ucztę baranka, tak jak czytamy w księdze objawienia. Wiecie, ja się tak zastanawiałem nad tymi słowami. Że Pan Jezus chce się pobrać ze swoim ludem, z Tobą i ze mną. Oczywiście jest to ślub duchowy, tak? Więź, szczególna więź. Jezus Chrystus chce się pobrać. Ale czym jest małżeństwo? Małżeństwo ma miejsce wtedy, kiedy dwoje ludzi zamierza się pobrać i być razem do końca. Chrystus jest oblubieńcem, tak? A my jesteśmy oblubienicą. Ale popatrzmy na tę przypowieść, bo wiele możemy się nauczyć. Jest tutaj i dobra nowina i zła nowina w tej przypowieści. Ta przypowieść uczy nas, że jedni będą w wieczności się radować, ale Druga strona tego medalu mówi, że inni pójdą na zatracenie wieczne. Jedno jest pewne, tak jak w tej przypowieści, że to niebo. Pan Bóg wysyła zaproszenie. Czytamy zaproszenie na wesele. Ellen White, książce Droga do Chryst przypowieści Chrystusa. Mam tutaj ze sobą jakiś tam egzemplarz starszy może. Przypowieści Chrystusa Ellen White. Zachęcam. Do czytania nie tylko tej książki, ale w ogóle książek Ellen White. Ale Ellen White napisała właśnie w rozdziale o szacie weselnej, że wesele wyobraża połączenie się boskości z człowieczeństwem. Niesamowite. Bóg chce się połączyć z ludzkością. Buz, boskość chce na wieki być. Z nami, ludźmi. Ale wróćmy do tych zaproszeń. Oto czytamy tutaj, że zaproszenie zostało skierowane. Wiecie, dobra nowina jest zawsze taka, że Bóg nigdy nikogo nie zmusza do więzi, do małżeństwa z Nim. Tak? Bóg przychodzi, aby nas zdobyć. Bóg zaleca się do nas. Bóg chce nas y, pozyskać. Bóg wyciąga rękę, ale de decyzję pozostawia nam. Nie może zmusić, bo to jest sprzeczne z jego charakterem. I oto tutaj czytamy w wierszu trzecim, że kiedy wezwał to pierwsze takie zaproszenie na to wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Jakież to dramatyczne. Ludzie nie chcą przyjąć Bożego zaproszenia. Ludzie nie chcą być na weselu baranka, na weselu Syna Bożego. Czytamy dalej, znowu posyła inne sługi, mówi: Oto ucztę moją przygotowałem. Woły pobite, bydło tak, tak, jak tu czytamy. Wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Tu się zatrzymamy na moment. Wszystko gotowe. Pójdźcie na wesele. To, że ludzie kiedykolwiek będą mogli być na uczcie weselnej w niebie, w uczta weselna baranka, to dlatego, że Bóg się o wszystko zatroszczył zwrot, wszystko gotowe przedstawia wielką prawdę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Czy wiemy, co to za prawda? Czy zgłębiamy tą prawdę? Czy ty, od Dnia Siódmego, zastanawiasz się nad planem zbawienia? A może myślisz, że zostaniesz przyjęty przez uczynki swoje? A może myślisz, że przez to, że już 40 lat w kościele jesteś? Czy więcej może? A może przez to, że pastorem jesteś? dzieją starszym zboru, kimkolwiek jesteś? Nie dlatego zostaniesz odkupiony nie dlatego zostaniesz przyjęty. Bóg zatroszczył się o wszystko. Mówi: wszystko gotowe. Ja zapłaciłem za przygotowanie tej uczty. Zaproszenie zostało skierowane. Zobaczmy. Zaproszenie trzeba przyjąć zaproszenie, ale popatrzmy dalej. Czytamy ten wiersz piąty, ale oni nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli ich i pozabijali. Coś dramatycznego. Nie chcieli, tak. Jeden mówi, ja mam własne sprawy, biznesy, własna rola. Drugi mówi, jakiś handel, coś jeszcze innego. A trzeci mówi, ja ja żonę pojąłem, tak. A inny może jeszcze mówi, a jeszcze, jeszcze nie pora, jeszcze nie teraz wszystko przygotowane zaproszenie zostało skierowane ale ci ludzie nie byli zainteresowani jakież to smutne droga siostro drogi bracie drogi przyjacielu czy jest coś ważniejszego w twoim życiu niż życie z Bogiem życie z Chrystusem życie w wieczności z Chrystusem która może jest dzisiaj dla nas Abstrakcyjna jakaś. Czy jest coś ważniejszego? Czy Twoje sprawy osobiste, czy Twoja praca, Twój biznes naprawdę jest ważniejsze? Tak, przypomina mi się pewna historia. Też Pan Jezus opowiedział pewną przypowieść o pewnym bogatym człowieku. Możemy go nazwać głupcem, bo miał wielkie stodoły i chciał mieć jeszcze więcej. Ale tej nocy, tej przypowieści, Pan Bóg przychodzi do niego. I mówi koniec. Ja cię teraz zabieram ci życie, a to, co zostawiasz, to komu to przypadnie? Nie będziesz już tego miał. Pewnego dnia wszystko się skończy, niedługo już, a może dziś w nocy, a może jutro, a może pojutrze. Myśmy w rodzinie niedawno przeżyli. Bardzo traumatyczną historię. Mogło się to zakończyć tragicznie dla mojego najmłodszego syna. To głośny wypadek. Pod pociąg wpadł samochód. Mój syn był pasażerem i tylko on ucierpiał, ale na szczęście nie tak, że dzisiaj nie, nie może funkcjonować. Funkcjonuje normalnie. Dzisiaj był na nabożeństwie w Lemborgu. I cud się stał, jak pisały media, że nikt nie zginął. Nikt nie był pijany, nikt nie był pod wpływem narkotyków. Zwykła, zwykła zagapienie się. I to było dla nas tak traumatyczne, że później wszyscy uklęknęliśmy i powiedzieliśmy Jezu, dziękujemy Ci, że nas chronisz. Dziękujemy Ci, że czuwasz nad życiem naszym, bo diabeł chce nas zniszczyć. Diabeł nas nie lubi, diabeł nie lubi dzieci Bożych. Zaproszenie zostało skierowane. Co jest jeszcze ważniejszego? Ale oto popatrzmy dalej w tej historii. Oto dalej czytamy, to jest w ogóle pewne nawet historyczne tutaj są aspekty. Pierwsze zaproszenie i drugie zaproszenie do kogo zostało skierowane? Do narodu izraelskiego, do ludu Bożego. Do adwentystów dnia siódmego. To jest wstrząsające, że to adwentyści dnia siódmego tak byśmy ich nazwali. Na, na pewno to byli adwentyści dnia siódmego i tak się wtedy nie nazywali, ale święcili sobotę i czekali na powrót Chrystusa. Zgadzacie się, że to byli adwentyści? Jak najbardziej. I to adwentyści nie przyjęli zaproszenia, odrzucili to. Oczywiście, zobaczmy, co się dzieje dalej. Tam król się rozgniewał. Wysyła wojska, miasto spalił. To jest aluzja do 70, 70. roku naszej ery, kiedy Tytus z wojskami swoimi, armia rzymska najechała na Jeruzalem, spaliła miasto, wymordowano ponad milion Żydów, świątynia została spalona. Ale teraz zobaczmy trzecie zaproszenie, dziewiąty wiersz, ósmy przepraszam. Zanim to trzecie, to jeszcze wiersz ósmy. Wtedy rzeczę sługom swoim wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Zaproszeni nie byli godni. Co chcesz zrobić, żeby być godnym? Zauważmy, że jak się dokładnie czyta tę przypowieść, to ci, co nie byli godni, a szczególnie końcówka tej przypowieści, zaraz do niej dojdziemy, pokazuje, że sposób, w jaki przyjmujemy zaproszenie na wesele, zadecyduje, czy będę na tym weselu, czy nie. Sposób, bo wszystko gotowe, wszystko przygotowane, nikt z nas nie jest godny. Czujesz się godny? Niektórzy, niektórzy chrześcijanie nawet udziału w wieczerzy pańskiej nie biorą, bo czują się niegodni. Wiele razy takie historie widzę. Nie ma, nie ma wieczerzy pańskiej, którą prowadzę, jak nie widzę wśród zgromadzonych braci jak i jakiejś siostry, które nie biorą udziału w wieczerzy pańskiej, poczują się niegodni. To jest kompletne niezrozumienie tego, co jest w Biblii napisane. Najczęściej tak jest, kompletne niezrozumienie. Nieraz słyszymy modlitwy: Boże, spraw, żebyśmy byli godni. Ostać się, kiedy Ty przyjdziesz, ale zaraz cię przekonamy, co to znaczy być godnym, a co to znaczy być niegodnym. Ale oto trzecie zaproszenie, wiersz dziewiąty. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. To trzecie zaproszenie do kogo zostało skierowane? Do pogan, do różnych ludzi. Na rozstajne drogi idźcie, bo lud Boży wzgardził. Przywódcy zgardzili, lud wzgardził. Oczywiście nie wszyscy, zawsze byli tacy, którzy w Izraelu, którzy za Bogiem podążali, za Jezusem, Chrystusem. Ale zgardzone zostały te zaproszenia, bo są ważniejsze rzeczy. Bo są ważniejsze rzeczy niż religia, Bóg, Biblia. I teraz popatrzmy, dziesiąty wiersz. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gości. Zwróćmy uwagę na ten wiersz. Szczególnie na, ten, na te słowa tutaj. Wszystkich sprowadzili i złych, i dobrych. Źli i dobrzy znaleźli się teraz w sali bankietowej, zanim się uczta, y, 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 prawda, rozpoczęła, ale teraz wchodzi król. W swoim majestacie. Tak tak jak Daniel widział tego króla, nazywa go starodawnym, tak? czy sędziwym w lśniącej szacie, aniołowie wokół niego. Tak? Ta scena sądu w siódmym rozdziale księgi Daniela. I teraz wchodzi król, i co król teraz robi? Przypatruje się, penetruje tak? wszystkich gości, wszystkich, którzy tam się znaleźli zaproszeni. I jego wzrok, może to są dramatyczne słowa, co mówię, ale celowy jest to zabieg z mojej strony. Jego wzrok teraz spoczął na jednym człowieku, który czego nie miał: szaty weselnej. Nie wiem, czy on przyszedł nagi tam na to wesele, czy nie, ale na pewno nie przyszedł w szacie weselnej. W swojej jakiejś szacie przyszedł. Tu trzeba wiedzieć jedną rzecz: że w czasach biblijnych, w czasach Jezusa Chrystusa, kiedy wyprawiano wesele jakiegoś dziecka królewskiego, to król z zaproszonym gościom wysyłał w darze szatę weselną wraz z zaproszeniem. Było zaproszenie, my byśmy dzisiaj gdzieś kupili piękne zaproszenie. Wypełnili, napisali, tak, wysłali, może, czy dostarczyli w jakikolwiek inny sposób, ale do tego zaproszenia jeszcze była szata weselna. Trzeba było nałożyć specjalną szatę weselną, żeby można było wziąć udział w tej uczcie. I król teraz, widzicie, patrzy i dostrzega. Dostrzega człowieka, który nie miał szaty weselnej. Jedenasty wiersz mówi, kiedy król się przypatrywał gościom, mówi ujrzał tego człowieka, który nie był odziany w szatę weselną. I, i, I słowa, jakie powiedział, wiersz dwunasty: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej. A on o nie miał. Bóg nazywa go, ten król w tej przypowieści, czyli, który symbolizuje Pana Boga, mówi przyjacielu. Pamiętacie kiedyś takie słowa do kogo były powiedziane? Do Judasza były powiedziane też takie słowa. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Kiedy ze zgrają, hordą nieprzyjaciół chcieli aresztować Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nazywa nas przyjaciółmi. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ale tutaj mówi przyjacielu, jak to się stało, że ty tutaj wszedłeś bez szaty weselnej, a on o nie miał? Co to znaczy, że on o nie miał? To znaczy, że nie miał nic na swoją obronę, nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. On dobrze wiedział, co się stało. Ale tu się zatrzymam na moment. Kiedy król przypatrywał się gościom, i w końcu doszło do wyeliminowania tego, który nie był odziany w szatę weselną. To te wiersze przedstawiają jedną z najważniejszych nauk Biblii i nauk, które Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjął. Jest to prawda o sądzie przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Że zanim Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię i zanim zasiądziemy, przy, przy stołach tak, zanim będzie uczta, weselna uczta, baranka, to najpierw niebo musi dokonać pewnej co pewnego podziału i sprawdzić, czy wszyscy zaproszeni na ucztę posiadają szatę weselną. Zaraz o tej szacie dwa zdania wytrzymacie jeszcze siedem minut, musicie wytrzymać, bo jeszcze przed nami Wspaniała uroczystość, później tak cudowna. Nawet 10 minut wam zabiorę. Szata weselna, sąd przedadwentowy. Czy wierzymy, że jest sąd przed powtórnym przyjściem Chrystusa? A czy wierzymy, że ten sąd się w XIX wieku już rozpoczął? Tak, w 1844 roku. Ja tak się zastanawiam, ilu jeszcze Adwentystów to wierzy? Że sąd rozpoczął się w 1844 roku. A w jakich rozdziałach tu brat, oprócz tego, że pięknie śpiewa i gra wierzy jeszcze w sąd przedadwentowy. Amen. Tak. E, jakie to rozdziały mówią o sądzie przedadwentowym księdze Daniela? Siódmy, ósmy i dziewiąty też. I tam się możemy doczytać. Tam jest całe sedno. Ale nie o tym teraz. Bo moglibyśmy rozwinąć tę naukę, nie wszyscy zaproszeni na ucztę Baranka są tymi prawdziwymi chrześcijanami. Dlatego musi być sąd. Ten sąd ma miejsce teraz. I król właśnie dzisiaj, my tego nie widzimy, tak? Król przypatruje się gościom. I w końcu segreguje. Jedni po lewicy, drudzy po prawicy. I dopiero wtedy. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, to weźmie tych, którzy mają szatę weselną. Ale teraz powstaje pytanie, czym jest szata weselna? Otworzę książkę Przypowieści Jezusa. Rozdział, tam jest taki rozdział w książce Przypowieści Jezusa, zatytułowany Bez szaty weselnej. Zachęcam Was w chwilach wolnych, przestudiujcie sobie ten rozdział. I tam czytamy takie oto słowa. Szata weselna jest symbolem charakteru, jaki posiadać muszą wszyscy, którzy chcą być gośćmi weselnymi. Charakter. Zauważcie, że ten człowiek, który zjawił się na uczcie weselnej. Jego tylko interesowało, żeby znaleźć się na uczcie weselnej, ale on nie oddał czci królowi. Przyjęcie szaty weselnej to, jest, to było, było, było takim symbolem, że ja oddaję cześć królowi. Nie, on stwierdził, że on we własnych łachach, łachmanach przyjdzie. I my mamy własne łachmany. Ludzka sprawiedliwość to są takie łachmany. Tak mówię tutaj o, jako łachmany, jako sprawiedliwość ludzka, tak? Nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w tej przypowieści to jest zaproszenie, wszystko gotowe. Wszystko gotowe. Bóg, Bóg wszystko się zatroszczył o wszystko. Ale jeszcze w darze nam daje co? Szatę weselną. Charakter jest darem Bożym. Charakteru nie zmienicie sami. Tutaj siostra, tutaj dzisiaj mówiła właśnie o tym przebaczeniu też, prawda? Człowiek może mieć chęci. Ale jak Bóg nie, nie, nie da nam tego daru, to nie ma takiej możliwości, żeby to wyszło, żeby przebaczyć takie rzeczy, jakie w historii Józefa dzisiaj studiowaliśmy. Szata weselna jest darem, to jest inaczej. Szata weselna reprezentuje charakter, a charakter to jest życie Chrystusa w, w nas. Chrystus działa w nas. To jest to życie posłuszeństwa. Życie zasad. Popatrzmy na inną, inną wy, y, 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 inny cytat z tej, z tej historii, prawda? Między tymi, którzy zaproszenie przyjęli, było wielu oczekujących korzyści. Przyszli, by korzystać z uczty, nie zaś oddać cześć królowi. Chcieli korzystać z uczty, ale nie, żeby cześć królowi odzyskać. Dać, prawda? Ale jest coś ważniejszego w tej historii, moi drodzy, niż yy, bycie w niebie, oddanie czci królowi. Oddanie czci królowi to jest ważniejsze. Korzyści. Wielu chce być w niebie, no bo tam będzie dobrze, nie? Tam nie będzie śmierci, chorób nie będzie. Rozbitych małżeń, głodujących dzieci nie będzie, tragedii nie będzie. Same korzyści, ale jest coś ważniejszego niż bycie w niebie. Oddanie czci królowi. A gdyby tam nie było Jezusa, to myślisz, że to by niebo tam było dla ciebie? Nie. Pustka by przyszła, gdyby nie było Jezusa Chrystusa. A teraz popatrzmy, inna wypowiedź. Dla zaproszonych przygotowano szatę weselną. Była ona darem króla, ale jeden mąż, tak jak tutaj czytamy, wzgardził szatą przygotowaną dla niego, tak wielkim kosztem obraził pana. Charakter nie doprowadza nas na ucztę, zaproszenie doprowadza nas na ucztę, a charakter jest zgodą na warunki, jakie Bóg nam daje i jest darem Bożym charakter. Charakter jest darem Bożym. Jeżeli Jezus jest w moim umyśle, w moim sercu, to Pan Jezus o wszystko się zatroszczy, tak jak ta przypowieść. I jeszcze inna wypowiedź niesamowita. Charakt Chrystus daje każdej wierzącej i pokutującej duszy szatę własnej sprawiedliwości. Tak jak w objawieniu czytamy: radzę ci, abyś u mnie nabył Szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Moi drodzy, szata weselna to symbol posłuszeństwa. Nie możemy na własnych warunkach udawać się do nieba. To Bóg nam daje warunki. Dlaczego? Dzisiaj będzie chrzest, tak jak mówiliśmy, po południu. Osoby, które zgodziły się wejść do wody, podjęły taką decyzję, to wcześniej musiały się zgodzić, że pragną bożymi ścieżkami chodzić, drogą posłuszeństwa, bo inaczej taki chrzest nie będzie miał żadnego znaczenia, prawda? Tylko wtedy. Chrystus kieruje zaproszenie, ale ja mam przyjąć ten dar, szatę weselną, ten boży charakter, jeżeli dostrzegamy dzisiaj wady naszego charakteru. Jeżeli jesteśmy załamani swoimi uczynkami, postępowaniem, to Pan Jezus czeka na nas i, powie, i mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani, boście się napracowali nad swoim charakterem, i ja wam dam ukojenie. Historia o szacie weselnej zbliżamy się do końca. Przedstawia obie połowy Ewangelii. Pierwsza połowa sprawiedliwość Chrystusa dla mnie, czyli usprawiedliwienie, symbolizowana przez zaproszenie. I druga połowa, sprawiedliwość Chrystusa w moim życiu, czyli uświęcenie, symbolizowana przez, przez szatę weselną. Moi drodzy, dzisiaj. Kiedy za chwilę udamy się, może jeszcze do domów niektórzy, niektórzy od razu pojadą nad jezioro. Mam właściwie takie trzy pytania i wierzę, że odpowiemy na te pytania w sercach swoich. Czy pragniemy podziękować Królowi Królów i Panu Panów? Że zaprosił nas na wesele swojego syna. Czy chcemy również podziękować królowi królów, naszemu panu, panów, za szatę, którą daje mi w darze? Wierzę, że tak. I ostatnia myśl. Lubię ją powtarzać nieraz w kazaniach. Kiedy patrzę na siebie, to zastanawiam się, jak mogę być zbawiony. Ale kiedy patrzę na Chrystusa, to zastanawiam się, jak mogę być potępiony. Niech Bóg nam błogosławi. Zostaliśmy zaproszeni na weselną ucztę baranka. Wszystko gotowe, tylko przyjąć zaproszenie. I podziękować i powiedzieć to jedno słowo. Dziękuję. Amen.